To spotkanie jest głównie zorganizowane z powodu próśb naszych tutaj inwestorów, naszych przedsiębiorców, ponieważ projekt, który zakłada budowę nowych tras, nowych węzłów, troszeczkę ich pomija i odcina ich od funkcjonowania codziennego, dlatego też to spotkanie zostało zorganizowane dlatego, żeby przekazać głównemu inwestorowi, jakim jest tutaj miasto, że nie godzimy się na to, aby nasi przedsiębiorcy byli pozbawieni dobrego dojazdu do swoich firm. W najbliższym czasie, jak już będzie konkretny wariant tego rozwiązania, to będziemy pokazywać na swoich stronach, przekazywać to mieszkańcom, aby też mogli się z tym zapoznać, ewentualnie wnieść jakieś uwagi, tylko przypomnę, że gmina Rosz nie jest tutaj inwestorem, tylko po prostu chcemy tak informacyjnie poinformować wszystkich zainteresowanych, że ta budowa już jest tuż. Już niebawem będzie procedowane pozwolenie, prawda, na budowę, więc to już jest ostatni gwizdek, aby coś jeszcze zmienić. Oczywiście ogłoszony już jest przetarg, ale cały czas jest także wydłużany ten termin, więc tak naprawdę konkretnie nie wiemy, kiedy fizycznie to może się zacząć. Wszyscy zadowoleni. Inwestycje chcemy otworzyć, zrealizować. A jak będzie dalej, usłyszymy, co będzie chciało. Każdy chciałby wiele, ale jak wiemy, to jest droga klasy wyższej i nie każdy możemy dać bezpośredni zjazd. Każde spotkanie musi doprowadzić do tego, żeby dwie strony się w pewnym stopniu dogadały. Tym bardziej, że tutaj jest bardzo znacząca potrzeba mieszkańców i przedsiębiorców na dokonanie takiego kosmetycznej zmiany polegającej na dołożeniu bypassu, które zdecydowanie może rozładować ruch w kierunku Choroszczy. W dzisiejszym kształcie jest to zaprojektowane, że cały ruch w kierunku Choroszczy od strony Białegostoku będzie się kierował na jedno rondo i osoby, które będą jechały, będą musiały przejechać przez to jedno rondo. W momencie, kiedy ktoś się zagapi i przejedzie te rondo, to od odcinka, od granicy Białegostoku będzie musiał aż dojechać do Choroszczy, zawrócić i też będzie miał potem utrudniony powrót na zawrócenie się w kierunku Choroszczy. Więc proponowana przez nas taka poprawka, która już była wcześniej naniesiona na takim wstępnym projekcie, uwzględniająca taki dodatkowy zjazd, dodatkowy bypass, została gdzieś po drodze zlikwidowana. I my walczymy o to, żeby jednak ta zlikwidowana poprawka powróciła z powrotem. Wszystko, co robimy, to nie patrzymy na chwilę obecną albo na rok do przodu czy na dwa. Jeżeli ta inwestycja zostanie zrealizowana w takim okrojonym kształcie zjazdów, rozjazdów, ona nie będzie służyła potem rozwojowi tego miejsca. A to miejsce to jest taka wizytówka Białegostoku, gdzie chętnie by się lokalizowało mnóstwo firm pod warunkiem, że będzie dogodna lokalizacja. Lokalizacja, która jest, ale do tego musi być dobrze zrobiona infrastruktura drogowa. Wjazd, wyjazd, komunikacja, połączenie. No i my o to walczymy, żeby jak najbardziej to było przepustowe, płynne, z możliwością do rozwoju firm, przedsiębiorstw. Etap konsultacji minął już dawno. W tej chwili trwa postępowanie o zatwierdzenie tej dokumentacji i uzyskanie decyzji z RIT. Owszem, jakieś zmiany, nawet w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy wpisaliśmy, że zmiany związane z budową dodatkowych zjazdów czy przesunięć będą możliwe, ale to nie jest etap dyskusji w tej chwili. Jakiekolwiek zmiany do tego, co dzisiaj jest już w trakcie zatwierdzania, mogą być dopiero wprowadzane po uprawomocnieniu się decyzji z RIT. Jeżeli rzeczywiście, tak jak pan burmistrz mówi, wszystkim zależy na tym, żeby ten wlot do Białegostoku od strony Warszawy został zrealizowany, to ta decyzja z RIT musi stać się ostateczna i wtedy, tak jak na Jeżewie było kilkanaście zmian wprowadzanych do ZRID-u, tak samo będą wszystkie możliwe dopiero wprowadzane. Mieszkańcy nie są informowani na bieżąco sytuacją, jaka jest i na jakim etapie jest projektowanie. W 2015 roku burmistrz Urząd Miejski w Choroszczy zobowiązał się do tego, że mieszkańców będzie informował o wszystkich pracach na swojej zakładce na stronie głównej urzędu. Sprawdziłem dzisiaj, ostatni wpis jest z 2015 roku, także widocznie nic się nie działo.
nie mamy, jako mieszkańcy, nie mamy swobodnego wyjazdu na drogę krajową numer 8. Mamy przez jakieś dziwne łącznice. Nikt nas nigdy nie informował o tym, jak to będzie. Dowiadujemy się z prasy, dowiadujemy się między innymi od państwa, za co bardzo serdecznie dziękuję. Także problem zjazdu, wjazdu w naszą drogę jest problemem kluczowym komunikacyjnym. Natomiast drugi problem, o którym nie wiemy, to wody. Wieś Porosły, teren bardzo niski i bardzo podmokły, natomiast dobrze by było, żeby te wody opadowe w jakiś sposób odpłynęły. Ja tam mieszkam, ja wiem, co się dzieje, wiem, ile wody jest zrzucane i w tej chwili, jak powstaną te wszystkie drogi serwisowe, to naturalnym jest, że one muszą spłynąć do wsi Porosły. Byli państwo w jakiś sposób informowani na temat tego, czy jakieś grunty będą wam zabierane pod te inwestycje? Pismem było powiadomione, że będą zabierane, ale oceny nie było żadnej negocjacji. Czyli po prostu został pan poinformowany, w pana przypadku o jaki obszar chodzi? O 1200 metrów. W jakikolwiek sposób miał pan możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii, czy po prostu dostał pan informację? Ale to jeszcze nie było żadnej negocjacji ze mną, nie było żadnych propozycji. To jeszcze nie wiem, ile to będzie. Dzisiaj tutaj poprosili mnie właśnie przedsiębiorcy, którzy nie w bezpośredniej czy dalszej odległości od tej inwestycji mają swoje interesy. I to są interesy życia, dzięki którym oni funkcjonują, dzięki którym klienci funkcjonują, dzięki którym gmina Chorosz dobrze funkcjonuje, bo płacą tutaj podatki i w przyszłości też miasto Białystok. I rozpatruję to właśnie z tego powodu. Otóż filozofia najprostsza to jest taka, że sobie narysujemy tutaj drogę, tam narysujemy drogę, bo tak nam wygodnie, tanio, no i dobrze, będzie się fajnie jeździło. Ale trzeba cały czas pamiętać, po co my to robimy. Po to, żeby ludzie mieli dobrze, żeby im było wygodniej. To znaczy, żeby było wygodniej i firmom, które akurat w tych okolicach działają, ale też mieszkańcom, którzy tam mieszkają i do tych firm przyjeżdżają. Więc zastanówmy się, jakie będą problemy. I ten łącznik ma służyć jednemu, w rozładowaniu tłoku na rondzie, o którym była mowa. Bo jeżeli tego łącznika nie będzie, to wszyscy będą kląć. I koledzy przedsiębiorcy, i ludzie, którzy tu mieszkają, będą kląć. Bo już teraz przejazd czasami przez to rondo jest kłopotliwy. Ja apeluję do państwa wszystkich odpowiedzialnych za tę inwestycję, i projektantów, i decydentów. No zróbcie coś, co będzie miało znaczenie nie tylko teraz, ale i za 2, za 5, za 10 lat. Żebyśmy was nie przeklinali. Wszystkich za to, żeście nie wysilili się. No wysilcie się.